O tym, że Alicja Krause jest mistrzynią Polski w dwuboju, już Państwo dobrze wiecie. Po tym dużym sukcesie przyszedł czas na oficjalne gratulacje i podziękowania. Dzisiaj burmistrz Marek Charzewski spotkał się z mistrzynią, jej rodzicami i trenerkami. A jak Alicja wspomina ten szczęśliwy dzień? To jest wielki sukces. No i opłaca się robić takie ciężkie treningi na basenie. Przepływa po 10-13 km dziennie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To się miało być 15. Basenów? No sporo. 25 metrów jedna długość, można by tam liczyć. Czyli prosto licząc, nasza mistrzyni ponad 500 razy dziennie przepływa długość basenu. Wiedziałam, że na pływaniu mam najlepszy czas i muszę się spiąć na bieganiu. Postawiłam sobie cel, żeby poprawić liczówkę na setkę kraulem, to też zrobiłam. No i jak dowiedziałam się, że mam 4 sekundy przewagi nad następną, to wiedziałam, że muszę bardzo mocno pocisnąć na biegu, gdyż zawodniczki biegnące przede mną mają dobry czas na biegu i trzeba będzie biec obok nich. No jak wskoczyłam do wody, to widziałam, że są obok mnie i przepłynęłam pierwszą długość, przepłynęłam drugą. Już wiedziałam, że się powoli są już za mną, to po prostu nie patrzeć na nie, tylko płynąć swoje. Pobudki każdego dnia są o 5:10. Ala wstaje, ja przygotowuję śniadanie, pilnuję, żeby ona zjadła, jakąś odżywkę jeszcze. Następnie mąż ją wiezie na basen. Po basenie odbiera, przywozi do szkoły, szkoła, obiad i znowu basen. Po basenie znowu jedzonko, bo trzeba się pożywić, jakąś odżywkę, lekcje i spać. To jest najlepszy sezon w naszym roku, w naszej pracy na najlepszy rok, dlatego że oprócz brązu, którym zapoczątkowaliśmy sezon, czyli lipcowy brąz, również Ali, zdobyliśmy w tej chwili złoty medal Mistrzostw Polski, sukces ogromny, ale muszę też nadmienić, że mamy doskonałych zawodników młodszych, którzy idą w ślady. Mamy też zawodnika starszego, który nadal trzyma doskonałą formę, także sezon jest ewidentnie najlepszy w naszym całej historii. Bardzo się cieszę z sukcesów, praca jest ogromna całego sztabu i trenerskiego, i rodziców, no i oczywiście samych zawodników. No, pierwszy taki medal Mistrzostw Polski w dwuboju, oby nie ostatni. Co zrobiłaś potem? Zadzwoniłaś od razu do rodziców? Jaka była reakcja? No, byli zdziwieni i bardzo zadowoleni, że udało się zdobyć ten medal. I tak trzymaliśmy kciuki w tą niedzielę i w końcu jest telefon, trenerka dzwoni. Wasza córka chce wam coś powiedzieć. No i Ala odbiła telefon i mówi, mama została mistrzynią. I to była taka radość w jej głosie. Jak już przyjechała, to mówi, wiesz co, mama, ale do mnie to ciągle nie dociera. To powód do dumy dla wszystkich mieszkańców Malborka i, no, i okazja, żeby pogratulować wspaniałej zawodniczce. W tak trudnej dyscyplinie, wymagającej tyle pracy, osiągnęła taki sukces jak Mistrzostwo Polski Młodzików. Jest w tej chwili już w kadrze narodowej. Liczymy, że będzie odnosiła sukcesy nie tylko na arenie polskiej, ale również międzynarodowej. Na Mistrzostwach Polski jest po prostu już robota. To już nie ma czasu na jakiekolwiek przemyślenia. Rzeczywiście start na 100 metrów rewelacyjny, bo życiówka, a bieg z dużym stresem przed, w trakcie biegu nie dała żadnych szans. To już po prostu było biegnięcie do mety jako mistrzyni Polski. Co Ala lubi robić najbardziej już poza tym pływaniem? Czy jest coś takiego, taki sposób jej, w jaki ona sobie z tym stresem radzi? Jest. Lubi piec ciasta, wynajduje w internecie nowe przepisy, oczywiście nie co tydzień, ale wspólnie z siostrą, bo to nie tylko sama, ale lubi piec i myślę, że to jest taka też forma relaksu dla niej. Żeby zawodnicy mogli zdobywać najwyższe trofea, a Malborczycy mogli być dumni z ich wielkich osiągnięć, potrzebne są także pieniądze. Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy są w stanie wesprzeć malborskich pływaków o pomoc w realizacji ich najambitniejszych celów. Naszej mistrzyni raz jeszcze gratulujemy i życzymy kolejnych tak wielkich sukcesów. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.